Obywatelski. Witaj w świecie po niewłaściwej stronie muru chrześcijaństwa, przed murze chrześcijaństwa, po tej stronie, której jest, no jest jak jest i nie chce być inaczej. Witam serdecznie, jestem Mirkiem Oczkosiem. To jest program Oczkoś w głowie, Reset Obywatelski i bardzo się cieszymy, że sponsorujecie nas. Abgada dzisiaj jest sponsorem, Marcin realizuje, a ja będę tutaj z wami uprawiał różne sztuki walki po to, żeby przez ten mur ewentualnie przeskoczyć, ale trzeba zadać sobie pytanie też, czy jest warto. No oczywiście będzie czas na poezję, za chwilę do niej przejdę. Też jest ankieta specjalnie przygotowana, bo wiem, że wiele osób mówi, że ankieta jest konieczna, no to ona będzie oczywiście co tydzień. Myślałem, że zdominuje ten czas, czyli opowieść dzisiejszą, to opowiadamy, co się zdarzyło, co się zdarza i co się zdarzyć być może. No tak to już jest, że to jest program prawdziwy, ale w czasach na niby. I te czasy na niby coraz bardziej nas wpływają, otaczają nas, wchodzą nam do nosa, do oczu, do uszu, wychodzą nam włosami i po prostu jest jak jest. Przekleństwo, życie w ciekawych czasach jest miłe, ale to nie są ciekawe czasy. To są wybitnie nieciekawe czasy. Oczywiście coś się może z tego urodzić, jeżeli się urodzi. Ankieta jest bardzo ważna. W związku z tym pozwolę sobie odczytać. A myślałem, że zdominuje marsze papieskie oczywiście i udział Jeana Paula II w kampanii pisowskiej. Okazało się, że chyba kapiszon. Natomiast ankieta jest bardzo konkretna. Jestem bardzo ciekawy, jak się wypowiecie. Co się stanie, jak przedawkujemy kremówki papieskie w Pendolino dokładnie? No i pierwsze, zależy czym popijamy. Drugie, Pendolino przyspieszy. Trzecie, początek świętej diety. A na końcu nie da się przedawkować tych właśnie papieskich kremówek w Pendolino z różnych powodów. Producenci, złośliwi twierdzą, że kremówki przypłynęły przed 24 grudnia z Chin, a dobre źródła mówią, że nie, że to jest cukiernia, która jest w Polsce na O, tylko za dużo im się wsypało tych emulgatorów, czy jak się to nazywa. W każdym razie jest nadreprezentacja pierwiastka E, plus tamte inne wszystkie inne rzeczy i drewniany widelczyk, czy drewniana łyżeczka, już nie pamiętam. Na razie nie ma informacji o jakichś objawieniach, o widzeniach, czy o takim na przykład totalnym resecie, nie tylko obywatelskim, no ale czekamy, bo podobno większość tych kremówek to są kremówki z opóźnionym zapłonem. I poezja, jeśli tylko fragment, ale chciałbym bardzo, nie chciałbym, zwrócę uwagę, dzisiaj w poezji preambuła polskiej konstytucji. Wczoraj akurat była rocznica uchwalenia tej naszej konstytucji, lepszej, gorszej, ale ciągle się jeszcze broni, można powiedzieć, gwałcona, poniewierana, ubłacana i w ogóle tam krzywdzona strasznie. No i może tak w trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy, uwaga, w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącym źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnej Polski i tak dalej, i tak dalej. Przepiękny tekst, naprawdę przepiękny tekst. Nikt nie chce go uczyć w szkołach. Później się dziwimy, że niekoniecznie szanujemy konstytucję. Natomiast warto byłoby może sięgnąć do takich wzorców. My się czasami odwołujemy do patriotyzmu amerykańskiego, że
Oni potrafią to czy tamto, natomiast mowę gettysburską, jeżeli chodzi o w szkołach amerykańskich, uczą się na pamięć Lincolna, to jest taka mowa. No gdzieś to trzeba tego poznać, jak czegoś nie znamy, no to później wyjdzie taki jeden pajac z drugim i powie, że jest patriotą. A wiadomo, że im głośniej krzyczy o patriotyzmie, tym bardziej mu chodzi o kasę i pieniądze. I jeżeli ktoś tego nie rozumiał do tej pory, no to myślę, że teraz przez ostatnie przynajmniej 3 lata, 2 lata, a ostatni rok już, zrozumiał to w nadmiarze. To znaczy, jeżeli naprawdę ktoś bardzo mocno krzyczy o patriotyzmie, o praworządności, o tym to nie krzyczą, o wolności, o ojczyźnie, to wiadomo, że chodzi o szmal, szmal i szmal. Nic więcej. Ale to jeszcze nie rozpoczynam od tych wymówek, bo muszę zacząć od rzeczy bulwersującej, która absolutnie ma kolosalne znaczenie, jeżeli chodzi o wymiar, że tak zażartuję, sprawiedliwości w Polsce. Wiem, że jest jeszcze dużo uczciwych sędziów, trochę uczciwych prokuratorów, cała masa uczciwych w ogóle prawników, adwokatów. Słuchajcie, zapadł wyrok na dziennikarza Piotra Maślaka z Tok FM, który jakoby to wpisem na Twitterze obraził Straż Graniczną, wytoczył mu proces sam minister Kamiński, oczywiście Straż Graniczna w postaci Solidarności, czyli Związków Zawodowych. I jak to się odbywa w Polsce? Oczywiście no, mają prawo go zaskarżyć, dlaczego nie? Natomiast po pierwsze, do wypowiedzi dopuszczono tylko świadków oskarżenia, nie dopuszczono żadnego świadka obrony. No to powiem szczerze, że u Nawalnego był świadek obrony. To daje nam asumpt do myślenia, w którą stronę idziemy. No bo jakby się powiedzieli dziennikarze i działacze ekologiczni, którzy chcieli zeznawać na rzecz obrony Piotra Maślaka, redaktora, no to mogłoby się zrobić z tego jatka, to znaczy wyszłyby pewne prawdy na jaw. To po pierwsze. Po drugie, znieważanie słowne, to już ktoś chciałby, to niech przeczyta ten wpis, on nikogo nie znieważa, po prostu wyje na alarm, co się dzieje na tej granicy. A po trzecie, naprawdę mam pewien z tym duży kłopot, żeby człowiek wątpliwy moralnie, czy Mariusz K., który skazany był w pierwszej instancji na, uwaga, bezwzględne więzienie, bezwzględne. Oczywiście mógł się obronić jeszcze w drugiej instancji, ale pan prezydent Adrian pośpieszył się i ułaskawił jeszcze nieskazanego prawomocnym wyrokiem, co też pokazywało, od czego się to zaczęło wszystko. W związku z tym uważam, że ta sprawa została zawieszona, czy umorzona tam w jakiś sposób, że musi zapłacić tylko 3000, czy aż 3000 za koszt rozprawy. Natomiast to, że się nie możemy bronić, no to już jest chyba już krok naprzód, to znaczy już nie jest przepaść, tylko jesteśmy tam dużo dalej. Także skoro można zrobić taką szopkę z redaktorem Piotrem Maślakiem z Tok FM, to znaczy, że można zrobić z każdym. I daję pod rozwagę, teraz to jest bulwersujące naprawdę, tutaj sobie ściągnąłem to i przeczytałem, mówię, naprawdę poniżył Straż Graniczną, a przesłuchano tylko świadków oskarżenia. Przecież to jest jakaś naprawdę kpina, a i uzasadnienie nie jest jawne. Znaczy, przepraszam najmocniej, to znaczy, że co? Złodzieje po prostu robią, co chcą, oszczercy robią, co chcą, a ludzie, którzy zwracają na to uwagę, zostają przetrąceni przez wymiar niesprawiedliwości. To bardzo ciekawa sytuacja. Tak, oczywiście jeszcze przypomnę, co informacji, żeby jeszcze ankietę przypomnieć. Co się stanie, jak przydawkujemy kremówki papieskie w Pendolino? Po pierwsze, pierwsza odpowiedź, zależy czym popijamy. Po drugie, Pendolino przyspieszy. Ciekawe, ile osób musi przedawkować. No, po trzecie, początek świętej diety. Ja myślę, że świętego postu raczej przedawkowania takich kremówek. Oraz niektórzy uważają, że nie da się przedawkować tych papieskich kremówek w Pendolino. No i teraz można powiedzieć tak.
okazuje się, że jak to mówią przedstawiciele rządu, to jest złoto, nie wypaliło. Otóż wczoraj miały się odbyć masowe marsze popierające pamięć, czy w ogóle popierające, odpierające, można było, atak na Jeana Paula II, czy Jana Pawła II, czy Paulo II, zależy w jakim języku będziemy o tym mówić. I można powiedzieć tak, dlaczego to nie wypaliło? Dlaczego z tego złota zrobił się tombak? Ja myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Po pierwsze, mało kto to odbiera jako atak. Na pewno, żeby coś bronić, czy kogoś bronić, to trzeba mieć poczucie ataku. To po pierwsze. Po drugie, Prawo i Sprawiedliwość i Przyległości tak bardzo przebiegały nogami po tym reportażu w TV24, żeby to wprowadzić na kanwę wyborczą, że uderzyły ze wszystkich dwururek, trójrurek i pięciorurek i mam jakich tam jeszcze, co tam mają pozakopywane pod jabłonkami i śliwkami. I okazało się, że większość to są kapiszony i niewypały. Myślę, że takim szczytem przegięcia, no bo to tak jest, że jak się naciska taflę szkła, to ona się ugina, jak się na nią skoczy, ona pęka. To było stanie na sali sejmowej z portretami Jana Pawła II jako papieża świętego. No każdy stał jak mógł, niektórzy do góry nogami, niektórzy tam jakoś inaczej, co już dało ludziom takie przemyślenie, że może chodzić rzeczywiście o coś innego niż tylko o obronę. A taką truskawką na torcie, bądź dla drugiego elektoratu powiem wisienką na torcie, było zawezwanie ambasadora Brzezińskiego do MSZ-u, gdzie jeden ze smutniejszych wiceministrów, że tak zażartuję, spraw zagranicznych, próbował go pouczyć. Ciekawe, że pouczyć to jest rosyjskie słowo, pouczyć. No, żeby on tak jakby zadzwonił do White House'a, a z White House'a, żeby ten może Red Line, ktoś zadzwonił do Discovery Poland i powiedział nu, to jest wojna hybrydowa. No to albo rzeczywiście w ministerstwie, że tak zażartuję, spraw zagranicznych siedzi kret. I nie mówię tutaj o Jarosławie Krecie od pogody, tylko taki siedzi rosyjski kret szpion, który tam po prostu zakłócenia robi, trze cegłę. Albo mamy tam zestaw dyplomowanych idiotów, którzy użyli stwierdzenia wojna hybrydowa, zawezwując ambasadora naszego największego sojusznika w trakcie trwania wojny za naszą granicą do nam, no to nawet jeżeli ktoś jest najgorszym zagorzalszym zwolennikiem myśli wszetecznych Jarosława Kaczyńskiego, myśli zebranych, rozmierzonych czy rozbryzganych, to musiał się posłuchać tym wałkiem w czoło, ponieważ z przecieków, bo to przecież musi cieknąć w Polsce, jak coś jest bardzo tajne, to jest naprawdę bardzo do przecieku się nadaje. To zawsze śmiesznie wygląda w tych komisjach albo w jakichś zebraniach Sejmu, że tajne posiedzenie, omówimy za 15 minut po skończeniu, bo już wszystkie tajne rzeczy są na pierwszych stronach portali. No to właśnie ten przeciek wskazał, że ambasador nawet nie usiadł, był, tylko stanął w pozycji wyczekującej. No i właśnie usłyszał, że nu. No i podrzucił się napięcie i powiedział goodbye, tak, I will be back. No i wyszedł. No i później pan rzecznik, pan wice, że to zrealizuje minister, jakieś kocopały tam opowiadali, jak to oni pogonili Amerykanom kota, aż się kurzyło za tym po prostu Pluto, Miki i tam ten spread, czy jakoś inne się już pobiegli tam w tych. No i wszystko jest fajnie, tylko że Amerykanie mają taką przypadłość, która ja na przykład bardzo lubię, bo ja mam coraz rzadziej, że mają długą pamięć. I jeżeli to nie była zniewaga, to nie wiem, co to było. Ale to, że była to głupota, to oczywiście można sobie założyć. Obawiam się, że mógł być to też sabotaż. W związku z tym tak to przegrzano koniunkturę, że jak doszło do tych marszy różnych,
bo słyszałem różne opowieści, że będzie 100 tysięcy ludzi, 500 tysięcy ludzi w Warszawie. Solidarność wydała cały fundusz strajkowy na autobusy i tramwaje. Też autobusy takie zapłakane deszczem, zwiozły ludzi do Warszawy i okazało się, że król jest nagi. Nawet zaangażowanie po stronie episkopatu, to raczej wzięli udział w tym wątpliwej moralności hierarchowej, czyli arcybiskup Michalik, który, przypomnę, tak długo przenosił księdza z Tylawy, że go w końcu po 29 przeniesieniu znowu go przeniósł do Tylawy. Mu się tak porąbało wszystko już. Czyli zwiedził Tour de Pologne. No i oczywiście wszelakiej maści autorytety moralne, czyli nie wiem, trzykrotni rozwodnicy, złodzieje, cudzołożnicy, etc. pouczali tą pozostałą część społeczeństwa, jak należy się prowadzić, jak należy żyć, jak należy czerpać z nauk Jana Pawła II, co naprawdę bardzo przyspiesza ten proces nie wiem, dechrystianizacji czy laicyzacji oczywiście naszego wesołego kraju, przedmurze chrześcijaństwa zobowiązuje. No ale cóż, no cóż, kto Boga temu zabroni, jeżeli ktoś chce, to może się kompromitować. Ja bym wolał, żeby się kompromitowali za własne pieniądze, a nie za moje, no ale trudno. No. Jestem w stanie dopłacić do tego interesu, byle szybciej. Tak? To znaczy, jeżeli da się jakąś szybką ścieżkę wymyślić, to jest tak jak czasami na różnych wycieczkach, na wyspy się płynie i płynie prom tak zwany normalny, on płynie 5 godzin na przykład i jest ten speedboat, który płynie tam 2 godziny na przykład, tylko trzeba zapłacić. No to jeżeli ta kompromitacja mogłaby nastąpić szybciej, to ja bym chętniej dopłacił, żeby naprawdę już sobie poszli, gdzie raki zimują. Takim probierzem tego, że ten kierunek obrony nie jest najlepszy, jest radość, znaczy ja się zdziwiłem akurat, ale może niepotrzebnie się dziwię, że kardynał Dziwisz się ucieszył. Kardynał Dziwisz się nie zdziwił, tylko się ucieszył, że takie właśnie obrony strategiczne pamięci Jana Pawła II się odbywają. Przypomnę, że kardynał Dziwisz był wieloletnim no, takim dobrym duchem, asystentem Jana Pawła II, jego prawą ręką, prawą nogą i tak dalej. I tacy ludzie są niezbędni. Natomiast sam nie wszedł w posiadanie jakiejś zabójczej inteligencji, błyskotliwości, czegoś tam jeszcze, no nie musi. Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to między innymi kardynał Dziwisz, i wtedy było wielkie zdziwienie, zapanowało, że on tak zrobił, już zezwolił na pogrzeb pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskiej na Wawelu. Nikt o tym nawet nie pomyślał, a on sobie to tak jakoś... To także niech się zastanowi, może taki no, kamyczek, ale to, że on się teraz cieszy, to, to jest taki ostatni taniec cieszenia się, bo nawet tacy katolicy chrześcijanie jak nie wiem, Terlikowski czy Ojciec Górzyński widzą w tym no, jakąś paranoję. Oczywiście, że to pokolenie, mówiło się, że było pokolenie JP2. I pokolenie JP2, jeżeli można zapamiętać kremówki oraz barkę. Barka to jest takie coś, co pływa po rzece i pcha węgiel, znaczy tam wozi węgiel, ale jest to też tytuł piosenki, pieśni, nie wiem, no pieśni chyba nie, bo to nawet piosenką nie jest, tylko jakimś takim utworem muzycznym, tam skleił słowa z dźwiękiem kompozytor i ten drugi. No i wyszła jakaś piosenka, bo tytułem swoją barkę zostawiam na brzegu. No traf chciał, że był to pedofil, dewiant, jakiś tam jeszcze inny. I większość ludzi stara się nie śpiewać. No teraz na marszach w obronie Jana Pawła II naród pisowski jak nic wykonał na chóry, orkiestrę i trzy głosy barkę. No bo to jest to chrześcijaństwo ludowe i okej. Ja uważam, że tutaj wiara jest indywidualną sprawą każdego człowieka, natomiast kiedy samemu się wychodzi
na środek i się coś upublicznia, no to nie można mieć pretensji, że to podlega jakiejś ocenie, że to podlega jakimś komentarzom i każdy się próbuje w tym znaleźć. Ciekawe sondaże są do tego, dlatego że zdecydowana większość Polaków ankietowanych, 57%, uważa, że w czasach, kiedy był biskupem czy kardynałem Jan Paweł II, nieświadomie pewne rzeczy robił, nie jest winny temu, nie jesteśmy skłonni przypisać mu winę. W związku z tym prawdopodobnie hierarchia też zrozumiała, że nic z tego nie będzie, to znaczy nie da się na razie sprowadzić Jana Pawła II do jakichś obszarów ziemskości i przykleić mu jakąś łatkę. Natomiast no, młyny Boże mielą pomału, jak wół ociężale, ale bardzo precyzyjnie i dokładnie, czyli żaden skunks i żaden komar się nie przeciśnie, tylko to trwa trochę w czasie. Prawdopodobnie dojdziemy do tego etapu, w którym doszła Irlandia czy Hiszpania, tylko będzie nas to drożej kosztowało. Natomiast zakończę ten wątek, no to oczywiście kremówki w Pendolino to wymyślił ten, co wymyślił te ławki w parkach, gdzie się wchodziło z instrukcją obsługi, one są już demontowane w tej chwili. No okej, coś się zadziało. PiS policzył się, ile może wyprowadzić z tych szabel na ulicę i wyszło mu, że nie ma się czym chwalić na razie. No i to tyle powiedział. Jeszcze oczywiście zastanawiam, co jeszcze może zrobić, bo taka prowokacja, oblanie pomnika farbą jak we Wrocławiu, nie, to było zdaje się, że w Łodzi, tak, w Łodzi. No to zawsze można coś takiego udziergać. Pytanie, ile osób da się nabrać jeszcze na coś takiego, że to jest obrona rzeczywiście papieża, chrześcijaństwa i w ogóle Europy i półświata, bo nam zagraża antychryst ze wschodu, czy tam przychodzi teraz z Brukseli, to z zachodu. I czy to będzie polityczne złoto? Wydaje mi się, że nie. Sam byłem też w tej grupie komentatorów, która stwierdziła, że użycie Jana Pawła II to jest taka opcja atomowa, że po tym już dalej nic więcej nie ma. I ja się upieram, że po tym dalej więcej nie ma w sensie takiego pozytywnego przekazu. Bo na negacie można jechać bardzo daleko i od dziadków z Wehrmachtu przez ojców z SS i wszystkie inne głupoty, które tam przyjdą komuś do głowy, to jest kwestia zaangażowania. Natomiast walec władzy się toczy. No, tak jak wyskoczyło w sondażach Konfederacji, tak po wizycie w kilku programach telewizyjnych i radiowych można stwierdzić, że Konfederacja jest naga, tylko musi ktoś to krzyknąć w danym momencie. No ale swoją drogą to też oczywiście jest pytanie, bo badanie jest bardzo ciekawe, że z tych, co się zdeklarują pójść do badania, ludzie w wieku 18-39 chcą głosować na najwięcej małych głosów mężczyźni młodzi na Konfederację, a w tym przedziale wiekowym, czyli 18-39, wśród kobiety chcą głosować na Koalicję Obywatelską. Natomiast pytanie jest do panów tych, co tak się cieszą, że są na trzecim miejscu z Konfederacji. Panowie, zapytajcie może swoje dziewczyny, żony i matki i koleżanki, czy to rzeczywiście tak jest, jak wam się wydaje, czy może jest trochę inaczej. No ale dobrze, to ten temat wychodzi o... Znaczy na pewno jest ważne, że widać już, że na czele tej rewolucji takiej, jeżeli ma być obrona Częstochowy, to nie będzie stał żaden z hierarchów, tylko raczej prymas Kaczyński, nawet się da się zobaczyć. Pytanie tylko, czy przy okazji, bawiąc się tymi zapałkami, siedząc na tej beczce z prochem, nie podpalą naszego kraju. Chociaż oczywiście mają to w dużym poważaniu, w związku z tym nie ma się na czym zastanawiać. Że tak zerkam, co sobie tutaj zapisałem. No ale dobrze, to jeżeli chodzi o Jana Pawła II, to jest chyba temat wyczerpany. Ja jeszcze przypomnę, że wybory jeszcze oficjalnie nie są ogłoszone. Wszystko wskazuje na to, że wybory odbędą się 15 października, czyli
czyli Dzień Papieski, tak zwany. Dzisiaj jakieś też były, przebąkiwały pewne głowy gadające, że może była to świetna tradycja, żeby teraz co roku 2 kwietnia robić te marsze. To zapewniam, że jeżeli wygra obecna władza, to w przyszłym roku już nie będzie tego marszu papieskiego. A jeżeli przegra, no to tym bardziej pewnie nie będzie, no bo to tak, tak to się trochę układa. Jeżeli chodzi o najwięcej, co można zobaczyć, to cynizm polityków jest największy, bo ci, którzy są łamaczami tych przykazań kościelnych, są w pierwszym rzędzie krucjaty, czyli idą walczyć ze sobą. No i dlaczego nie? No, jeżeli ktoś ma poczucie siły, że może sobie walnąć prawy sierpowy, lewy prosty, blokada, jak się już pobiją, złachają, ubrudzą, utytłają, to wracają do domu i zobacz, jak ty wyglądasz i ciesz się, że nie widziałeś tamtych. Nie? No i to takie jest męskie, trochę to wygląda. Przy okazji oczywiście obrony Jeana Paula II, czy Jeana Paula II, wyszły też deficyty w edukacji, w nauczaniu, w determinacji, w sposobie obrony. No każdy orze jak może, no tutaj nie ma żadnej filozofii i nie ma wstydu, ważne, żeby do przodu, ważne, żeby boso i żeby z tą kosą na sztorc. Oczywiście patrzmy na to, bo to jest ciekawe. Jeszcze jeden ciekawy sondaż, 6 na 9, taki jest sondaż, czyli 69% badanych Polaków, 69, zapamiętajcie, czyli muszą być też tym wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, 69% Polaków, Polek uważa, że TVP kłamie. Matko jedyna, cóż za zaskok. No powiem szczerze, że buty spadają, ale 69% to uważa, że kłamie, to znaczy, że to już jest elektorat również partii rządzącej, czyli PiS-u i Konfederacji, no przepraszam, powiedziałem, że Konfederacji i Solidarnej Polski. No to można zadać pytanie, to o co come on? Tak? To znaczy, ludzie, coś się tacy dziwni, przecie jedziemy na ścianę. No ale niech będzie. Tutaj jest kilka rzeczy jeszcze do ustalenia. Miałem jeszcze fragment preambuły przeczytać. Oczywiście już się wywiązuje. Ja wezmę jakoś takie pod koniec zdanie, tak? Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczpospolitej temu konstytucję będą stosowali, wzywam, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego praw do wolności, obowiązku, solidarności z innymi. A poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. No i będą takie właśnie młodzieży, czy takie pokolenia, jak ich młodzieży chowanie, takie narody. To jest Reset Obywatelski, program Oczkoś w głowie. Program prawdziwy w czasach na niby. Fajnie, że jesteście. Bardzo się cieszę. To teraz przetuptamy kawałek, zachęcam do bliższego kontaktu, zrzucenia marynarki, może jakiegoś sweterka, czy czegoś innego i jeżeli ktoś ma kogoś obok siebie, to spróbujcie takie domowe pogo zrobić, a wracamy za około 3 minuty. No i przeanalizujemy dalej, bo tutaj dominacja była rzeczywiście produktu spożywczego z Pendolino. With
Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17 Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego. No i witam serdecznie po ciekawym kawałku muzycznym. No myślę, że domowy pogo się nadaje idealnie, taki przepis na święta, czyli stań do siebie bokiem, jedna osoba niech się zawsze o dywan, a druga niech doskoczy i prawym barkiem przygrzmoci. Jeżeli wytrzyma i nie poleci na dywan, to my się odbijemy, polecimy na telewizor, albo ktoś na tym dywanie posurfuje dalej. To jest Reset Obywatelski. Program prawdziwy w czasach na niby, oczkoś w głowie, jestem wielkim oczkosiem. Cieszymy się, że są sponsorzy. Agnodar jest dzisiaj sponsorem, Marcin realizuje, a ja tutaj z wami staram się nawiązać jakąś łączność. Fajnie, że jesteście. Dobrze się widzieć, czasami trzeba czegoś posłuchać. Pierwsza część głównie była poświęcona obronie rzeczy nieatakowanej, czy osobie, obronie osoby nieatakowanej, no ale nic tak nie ożywia konwersacji, jak właśnie coś, co nie istnieje, albo coś, co trzeba szukać z lupą, ale dzieją się różne inne rzeczy. Dzieją się różne rzeczy. Jeżeli chodzi o ankietę, to sobie sprawdzimy, jak tam idzie wam głosowanie, co się może wydarzyć, kiedy przedawkujemy tak zwane papieskie kremówki w Pendolino. Złośliwi mówią, że przypłynęły statkiem z Wuhan w grudniu, ale to jest nieprawda. Zostały chemicznie przygotowane w Polsce, tylko że tam jest taki jeszcze przedział, przechowywanie w temperaturze między 2 a 6, co nie oznacza, że między 26 a tam ileś, no ale trudno, czas na salmonelle chyba jeszcze nie nastał. Natomiast nastał czas takiej polskiej smuty, która się przekłada na to, że jedni ten szmal grabią i grabią go na potęgę, a drudzy się przypatrują, jak ten szmal jest grabiony. I pytanie, którzy się lepiej czują? Jedni czują smak satysfakcji, że mogą się najeść do syta, aż im brzuszki wywali, a drudzy czekają, też mają brzuszki spuchnięte z głodu i czekają, kiedy będzie można tamtych kopnąć to miękkie podbrzusze i zająć ich miejsce. Ale w związku z tym trwa nieustająca saga, ile list ma być na tak zwanej opozycji demokratycznej. To jest między 4 a 1, tak? Czy między 1 a 4. W tak zwanym czasie sondaże też się już ukazują, no i każdy walczy o swoje, ale zaobserwowano taki trend, i to nie z ostatniego tygodnia, ale z ostatnich 5 tygodni, że jest tak zwane tuskowanie, czyli Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, jeździ po kraju, w różne województwa i powiaty i niczym ten szofer przebogaty wystawia klatę i naprawdę radzi sobie, to znaczy nie ma ustawek, tylko próbuje rozmawiać, czy rozmawia z mieszkańcami danych regionów. No i widocznie się spodobało, albo dostrzega się w tym potencjał, bo tuż zanim, już o tym mówiłem 2 tygodnie temu, na tą trasę stand-upową, właśnie taką tuskującą, wyruszyła pani Beata Szydło i pan Mateusz Morawiecki, no i pan Mateusz sobie nie poradził, a pani Beata Szydło, o dziwo, nie poradziła sobie jeszcze bardziej. Ale w tym tygodniu pojawili się nowi występujący i zaczęli tuskować, czyli na przykład bardzo mocno tuskowała pani Elżbieta Witek, co też jest dosyć kuriozalne, bo pokazując tym, jak nie umie tuskować, po skończeniu tuskowania zajrzała do kartki i stwierdziła, że tam jeszcze są jakieś rzeczy do zrobienia, w związku z tym
Ona tuskować nie będzie, tylko przeczyta z kartki. No i jeszcze jest parę osób, które też na ten temat wypowiadają. Pan Sasin próbował tuskować, pan Gliński próbował tuskować. No, zobaczymy, czy się przyjmie, czy się nie przyjmie. Na razie te występy tuskujących w zbożu są albo złe, albo raczej bardzo złe. Co ciekawe, im gorsze wieczorem, tym lepsze samopoczucie rano, czyli wbrew kompletnie wszelkim prawidłowościom, nie wiem, reguł życia społecznego, powiem dokładnie odwrotnie, no ale jest jak jest. I co jest ciekawe, że jeżeli chodzi o model tuskowania, to jest taki model zachodnioeuropejski, model europejski, model zachodniopolski, model polski, no i model wschodniopolski, i wszystko się mieści w tuskowaniu. To najlepsze, ci, którzy go oczywiście naśladują, nic złego, mają najwięcej do powiedzenia, jak to oryginalny Tusk jest niesmaczny. To jest bardzo ciekawe. No i w tej sytuacji też oczywiście tuskować chciałby Tygrysek oraz Hołownia, Szymon, no i taka fałszywa trójka z lewicy. No to się tu nie udaje oczywiście, ale ja też bym tutaj nie winił Tygryska szczególnie, że nie jest w stanie wykrzesać siebie jeszcze jakichś sił, bo z nim by się tuskowało bardzo fajnie. Zresztą jest parę rzeczy, które można tuskować bez zająknięcia, czyli gdyby nie coś tam, to byłoby coś tam. No ale dobrze, nie ma problemu. Pojawił się też taki napis, że Lex Kaczyński został podpisany przed pod osłoną nocy i wszyscy myśleli, że to jest prima aprilis. Okazało się, że pan prezydent Adrian D. nie robił z tego ceremoniału, tylko rachu ciachu, siastu prastu i podpisał nocą Lex Kaczyński. To jest taka ustawa, która będzie zdejmowała bardzo dużo pieniędzy z odpowiedzialności polityków, którzy się będą za nim obrażać. Czyli nie można kogoś puścić z torbami w tej wersji, tylko w jakiejś innej trzeba byłoby to zrobić. Najbardziej kierunek dobry jest myślenia, żeby wszystkie sprostowania były postowane nie w tym całym czasie, ale w tak zwanej prasy branżowej, czyli Koń Polski, Harty i Wyżły, wyzwania czy przyjemność, tak, hodowanie paprotki, która się nie hoduje, tak, paprotka hodowlana poza hodowlą i tego typu sytuacji, to byłoby super. Pytanie tylko, dlaczego pan prezydent robił to pod osłoną nocy? No, nie wiem, bał się, że ktoś go podpatrzył, albo że ten podpisze w nocy, to nie wyjdzie w dzień. Co podpisuje w pałacu, zostaje w pałacu, nie? Coś tam jeszcze można takiego sobie z tym zrobić. No i jak się okazuje, priorytety są. Dlatego, że pan prezydent jakoś nie bardzo się pochylił nad rolnikami, którzy doznali pewnego rodzaju wstrząsu antyseptycznego, ponieważ wicepremier minister Kowalczyk nie tak dawno, w grudniu i w listopadzie, wręcz namawiał ich, żeby nie sprzedawali, bo jak przytrzymają, to na wiosnę po prostu będą mogli jeść zboże na śniadanie, obiad, kolację, pod wieczorek, popijać zbożem i wszystko, co tam jeszcze jest potrzebne. No i okazało się, że z tych przewidywań, jak to z przewidywaniami bywa, że przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie jeżeli chodzi o przyszłość, minister pojechał na targi i tam zderzył się z traktorem, znaczy z oporem ludzi zgromadzonych na targach, z żartobliwie zwanych rolniczymi. No i tak to wygląda. Wszystko wskazuje na fin de siècle i na koniec wieku. Ale to mówię, no, tylko wskazuje. No, pytanie, co się wydarzy, to jeszcze nikt tego oczywiście nie wie. Wprawdzie Jasnowidz przewidział pewną okoliczność, ale później okazało się, że zastrzegł się, że niekoniecznie to się wydarzy, może się wydarzyć coś kompletnie innego i tacy przepowiadacze są najlepsi, bo na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma, nie? No to jest dosyć proste. A propos rolników, chyba najbardziej teraz rozpoznawalny rolnik, opozycyjny dodam, pewnie on tak się nie potraktuje, ale bo walczył o swoje bardzo mocno też, Kołodziejczyk, twierdził, że
doszło do porozumienia i ci wszyscy, którzy podpisali to porozumienie, w ciągu 24 godzin zostali zinwigilowani przez policję, czyli policja przychodziła do ich domu, do domów znajomych, sąsiadów z pytaniami, gdzie on śpi, jak jeździ na manifestacje, z czego się utrzymuje i czy wszystkie dzieci podobne do niego są. No to patrząc na to, jak potraktowano redaktora Piotra Maślaka z Tok FM, którego skazano no, w zasadzie bez obrony, bo nie można było skorzystać ze świadków obrony. No, wydano wyrok skandaliczny, to jest po pierwsze, ale załóżmy, że nie komentuję wyroków, tylko jak do tego doszło, czyli na przykład nie był w stanie powołać świadków obrony. Nie wiadomo dlaczego, czego się władza boi. Musiał przyjąć karę, tam są 3000 plus jakieś prace społeczne. No to trzeba zobaczyć, co może trzeba Piotrowi pomóc w tych pracach społecznych, ale wyrok jest skandalem naprawdę w wolnej Polsce. Takie rzeczy, żeby robić to, powiem szczerze, nie godzi się. Znaczy hańba, hańba, hańba. Tym bardziej, że to wskazuje, że można z nami zrobić wszystko, co chcemy. A my jakby tutaj specjalnie się nie odzywamy, bo jest tam ciepło, dobrze, fantastycznie i tak dalej. Dobrze, no to teraz tak, jeżeli sondaże nam mówią jakąś prawdę, jakąś część prawdy o życiu i 69% ludzi uważa, że telewizja publiczna kłamie, no to jednak jest pytanie zasadnicze, wysadzać, nie wysadzać, przerobić, nie przerabiać, od zera czy od 5%, zależy co ma być i co ma się stać dalej z tym wszystkim. Bo ponieważ żyjemy w wieku informacji i najczęściej to są informacje z różnych stron, wzajemnie się znoszące bądź nie do końca odpowiadające prawdzie, tylko musimy doszukać tej prawdy trochę, no to pytanie jest teraz takie, kiedy wystartować, tak? Jak już kampania na pewno, tylko czy to nie jest już za późno? Czy sam Tusk wystarczy, za chwilę przestanie wystarczać, żeby święto tam jakichś kobiet na przykład, czy święto jakichś tam, jakiś obejść i tak dalej. No nad tym się musimy się zastanowić. Ale jak się popatrzy na pasmo sukcesów, które są, bo są, trzeba przyznać, że są sukcesy, na przykład w morderczym wyścigu o fotel prezesa Orlenu zwyciężył, a w zasadzie odnowił swoje śluby, swoją kadencyjność pan prezes Obajtek. Gdyby nie jego wrodzona skromność, takt i umiar, to rzeczywiście mogłoby być gorzej, a tak wszyscy uznali, że jak najbardziej należało mu się. Tak? I pan Obajtek pełni wiary, nadziei oraz hot doga za 12 zł. Już poobdzielał tam już stanowiska, gdzieś się umocnił, gdzieś się osłabił. Natomiast wyglądał na przeszczęśliwego, że takowe stanowisko udało mu się wygrać. A sam twierdził, że nie kończył najlepszych uczelni w Polsce. To się chyba teraz powinno zmienić, że właśnie, a jednak kończył najlepsze te uczelnie w Polsce. No życzymy, żeby dużo, dużo zdrowia, żeby został jak najdłużej na uczelni i poproszę pana tutaj o przemyślenie, panie Danielu, proszę się denerwować. Mogą przyjść zawsze inni i pana zadeptać, ale niech pan się nie daje, niech pan walczy. Na tylu polach osiąga pan sukcesy, że w zasadzie już nie ma żadnego pola, które można obsiać czy zaorać. Będzie trzeba któreś spalić poprzednio, czyli żeby powiesić na ścianie jakiś trofeum, będzie pan musiał jedno trofeum oddać bądź wyrzucić. No jest to niestrawdliwe, tu trochę tak jeden na jeden i tyle. I mam jeszcze taką uwagę do mediów, żeby sobie nie dawały wmówić, że jak nie popierają rządu, jak nie popierają obecnego układu rządzącego, to na pewno są mediami opozycyjnymi. Bo to się fajnie przykleja taką kalkę, bo są media rządowe ewidentnie i nawet nie ma co z tym za bardzo dyskutować. I są media właśnie odpowiadające za ten, no to minestrone tak zwane, czyli ten losu z różnymi warzywami i tak dalej. I one są niesłusznie nazywane opozycyjne. Dlaczego są nazwane opozycyjne? Dlatego, że jak tamte są rządowe,
no to próbuje się wmówić, że te są opozycyjne. Otóż nie ma mediów opozycyjnych w Polsce, ponieważ opozycja nie dorobiła się żadnego medium, uznając kiedyś dawno, dawno temu, że to jest zbędne. Że po co media? Są media, które pokażą prawdę. Myślę, że tutaj Donald Tusk też się dużo uczy, bo pamiętam katastrofę smoleńską, kiedy było wyraźnie przekazane członkom Platformy, żeby się nie odzywali, że to jest tragedia narodowa, a prawda i tak się tam gdzieś sama obroni. No i właśnie tu się pan premier na tym przejechał bardzo mocno, bo prawda się w ogóle nie obroniła, ale też pamiętam, jak zaczynał pierwszą kadencję i zostawiał na stanowisku ludzi od służb specjalnych i kontroli z poprzedniego systemu, myśląc, że to będzie dobrze. No i się okazało, panie prezesie, panie przewodniczący, panie premierze, że to tak nie działa, że bliżej koszula ciała i tak dalej. Coś można próbować robić i trzeba, bo jak nie, to od razu moglibyśmy udać się na emigrację. Natomiast warto jest pomyśleć o tym, ile mamy wolności, co to jest ta wolność, czy wolność jest od, czy do, bo to może być jedno i drugie, tak, wolność do czegoś, ale wolność też od czegoś. Podziały nie są łatwe, nie ma jednej linii, chyba że byłaby to linia prosta przez Wisłę, ale to też nie jest takie proste. W związku z tym, tym bardziej trzeba pomyśleć, jeżeli się kogoś będzie chciał poprzeć głosem, czy uczynkiem jakimś, czy finansowo, a da się to sprawdzić w tej chwili. Da się to sprawdzić bez dwóch zdań. No i pytanie, co zrobią rolnicy, bo tam odbywają się różne głosy, mądre i mniej mądre. Ja zabezpieczę wieżę, mam tam wejście, czy dzwonicę. No i bardzo dobrze, no coś jest, jakaś akcja będzie przygotowana. Oczywiście, jak to jest w życiu bywa, wszystkie rzeczy przygotowane mogą się okazać słabo przygotowane, albo po prostu okażą się zupełnie inne, niż nam się wydawało. Dostałem takie pytanie na maila, dlaczego nic o sporcie? To nie jest, to jest przypadek. To nie jest tak, że ja tu jakąś cenzurę sobie wprowadzam. Nie widziałem filmu o Robercie Lewandowskim, i oczywiście bardzo żałuję, ale spróbuję nadrobić albo obejrzeć wszystkie sezony, jeżeli będą rozbite na odcinki. Natomiast w ogóle piłka nożna w Polsce to jest ten osobny temat rzeka. Wizerunkowo rzeczywiście wygląda to coraz ciekawiej, bo wypełniają się różne dziwne sytuacje. Natomiast jeżeli chodzi o taki biznesową sytuację, to nawet nie najgorzej wygląda, bo jeżeli to oglądamy, tak jak ja na przykład staram się nie nagrywać na telewizorze, tylko na laptopie czy iPadzie, no to wtedy ewidentnie opowiada się całą story, która w Polsce jest naciągana, ponieważ my nie gramy w piłkę nożną, tylko w cokolwiek innego. A propos Roberta Lewandowskiego, to bardzo łatwo można teraz podpiąć pod naszych skoczków narciarskich, którzy sobie w Planicy skoczyli tak, jak sobie skoczyli i w ogóle cały sezon był taki, jaki był. Natomiast jeżeli ktoś jest taki mądry, to tak jak kiedyś narysował chyba Mrożek, o ile się nie mylę, a może Andrzej Mleczko, kiedy stoi dwóch takich typowych Polaków i patrzy na górę, a propos skoków narciarskich, czyli na Holmenkollen w Sztokholmie i mówi tak, a tam na górze stoi jakiś facet oczywiście typu Stoch czy Żyła i tych dwóch Polaków na dole, jedno drugiego mówi, też mi wyczyn, jakbym miał narty i umiał skakać, to też bym skoczył. No i to jest taka właśnie sytuacja, że mówimy, że Robert postrzeli te dwie bramki gdzieś tam ogórką ligowym. Ja mówię, co to nie przeszkodzi? Bardzo proszę, jest tyle piłkarzy, jedźcie i strzelajcie ogórką ligowym te bramki. Ale to jest polska miara sukcesu, gdzie przez ostatnie 8 lat starano się wybić wszystkie możliwe autorytety z głowy i też z życia takiego fizycznego. I to się udało. To się udaje. Na to miejsce autorytetu nie może znosić próżni, w związku z tym pojawiają się różni próżni, którzy tam, żeby chociaż jako podróżni się tam pojawiali, ale oni się po prostu pojawiają tam na stałe, tak? Wpadłem do pieki, po drodze mi było,
albo właśnie przechodziłam z tragarzami, bo to mniej więcej się do tego się sprowadza. No ale jeżeli przyjrzymy się temu, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje, co z tego wynika, to sami znajdziemy odpowiedź na to, że no, dzieje się rozkradanie państwa. Dużo ciekawych słów użył pan prezes Kaczyński w liście swoim do ludu pisowskiego. Jeżeli ktoś czytał, to gratuluję. Jeżeli ktoś czytał, ale nie może się doczytać, to też gratuluję. Natomiast dwa pozostałe są odpowiedzią na zupełnie to the future rzeczy. A pytanie było proste w ankiecie, mianowicie co się wydarzy w momencie, kiedy przedawkujemy tak zwane papieskie kremówki. No i padły już odpowiedzi. Teraz jestem ciekawy bardzo, co zwyciężyło w tych odpowiedziach. Nie wiem, czy możemy to zobaczyć w tej chwili, czy nie, ale to na pewno, jeżeli możemy zobaczyć. Proszę bardzo. No i co? To czym popijamy? No i ta kultura popijania jest bardzo słuszna, ale bardzo mocno też początek świętej diety się trzyma oraz przyspiesza. Najmniej zwolenników ma teoria, że nie da się przedawkować pendolino w kremówkach. Nie, kremówki w pendolino nie da się przedawkować. No ale to może nie próbujmy. Mi się wydaje, że przedawkować można wszystko. Prawdziwa wielkość jest deficytowa, jak mawiał pewien koszykarz, ale miał 2,12, tak, czy 2,14. W związku z tym wokół same karły, same krasnale, moralne takie duchy, czy przeźroczyści faceci, przede wszystkim faceci, sporo mądrych kobiet. No i tak to się toczy. No, ziemia toczy swój garb uroczy i tu innego nic więcej nie wymyślimy. Powiem tylko jeszcze na koniec, że sąd skazał Piotra Maślaka, redaktora z TOK FM, za znieważenie Straży Granicznej, przy okazji nie pozwalając mu powołać żadnego świadka obrony, a skorzystał ze świadków napadu, czyli świadków oskarżenia i na bazie świadka oskarżenia, to są skazane, no, umorzono wyrok na 3000 zł i różne inne rzeczy. Pytanie, co będzie, to się odsłuchamy. W piątek, czy redaktor Maślak trafi na patelnię i zostanie przygrillowany, czy zostanie przyduszony, na przykład w śmietanie, czy być może będzie musiał pracować al dente. To się wszystko okaże. No dobrze, ja się bardzo cieszę, że jesteście, bo to świadczy o tym, że jest jakieś poszukiwanie, że coś was gniecie, coś was pędzi, coś was gna. I to jest szansa. Tych, co nie gniecie, no to trudno. Jak będzie was gniotło, to może być już za późno. Co to miało być? Aha, dobrze, przepraszam, miało być jeszcze oczywiście to dosłownie jedno zdanie. Ja może ze środka teraz jakieś zdanie przeczytam. Na przykład. Prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz. No, ponieważ jak to mówią, na wadze nie poradzę. Znaczy na władzę bym poradził, ale na wadze, może odwrotnie, może na wadze powinienem poradzić, a na władzę nic nie powinienem poradzić. Są wakaty, nie ma policjantów, idą na wcześniejszą emeryturę. Nawet nie ma kolejek, żeby obsługiwać miesięcznice, które są lepiej płatne, dlatego że, no cóż, koń jaki jest, każdy widzi. A to, że panuje jakaś taka zmowa litości, co by nie kopać,
leżącego, podobno chorego, nie wiem, to muszę wszystkich Państwa zmartwić. Te zasady w tym przypadku znowu zaczynają nie obowiązywać, to znaczy nie ma żadnego fair play, nie ma dostępu do karetek, nie ma dostępu do Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca. Bój śmiertelny się odbywa. Jeżeli miałbym na koniec to zwizualizować, to ja widzę to w ten sposób, że cała akcja z Janem Pawłem II, Jeanem Paulem II czy Jean-Paul II spaliła na panewce, oczywiście będzie jeszcze grzana sytuacja, natomiast pojawiła się po prostu taka opcja, że na udeptanej ziemi same wychówce wszelakie pisowskie wykopały doły wilcze, zalały to ropą syntetyczną albo tą ropą ekologiczną z buraków, podaciągały te cięciwy i już chciały, żeby wyskoczył na nich ten Tusk z tą hordą i żeby się pojedynkowali na warunkach PiS-u. Otóż okazuje się, że tutaj Koalicja Obywatelska najbardziej zachowała się sensownie, ponieważ nie podjęła rękawicy, nie weszła na tą udeptaną ziemię. Czyli to wygląda tak, że wielki mistrz Jarosław Kaczyński na tym rozgrzanym polu czeka, a po lasach chowają się wojowie Platformy Obywatelskiej, którzy czekają na odpowiedni znak, ale nie męczą się, nie stojąc pod tym premierzem, który mógłby być dla nich zabójczy. No i zobaczymy, jak to się skończy. Czy będzie to bój śmiertelny? Ja zakładam, że niestety będzie to bój śmiertelny. A czy szampana, czy nerwosol pić będziemy, to się okaże, bo to, że pić coś będziemy, to jest oczywiste. Jestem Mirkiem Oczkosiem, to jest Reset Obywatelski i dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście, że jesteście. Wspierajcie nas na Patronite, Reset Obywatelski, Oczkoś w głowie, program prawdziwy w czasach na niby, z drugiej strony przedmurza chrześcijaństwa. Nie kupujcie byle guseł, byle jaseł. Jeżeli kupicie jakąś wróżbę, sprawdźcie ją w innym źródle. Nie czerpcie informacji z jednego maga, tylko żeby były różne magi i bądźcie zdrowi, kochajcie się po prostu, przytulajcie się i nie dajcie się. Reset Obywatelski.